Audioteka.pl przedstawia nowa fantastyka. Rafał Kosik, fikcyjne życia. Czyta Leszek Filipowicz. Życie pisarza jest umiarkowanie ciekawe. No, chyba że pisarz nazywa się Hemingway albo Bukowski. Ale nawet w ich przypadku ciekawe będzie wszystko dookoła pisania, a nie samo pisanie. Gdyby chcieć przenieść na ekran sam proces pisania, to film musiałby przedstawiać autora zgarbionego nad komputerem lub maszyną do pisania. Tego nie uratują żadne efekty specjalne. Wprawdzie piszę te słowa w pociągu jadącym z prędkością 350 km na godzinę przez spowite malowniczym smogiem równiny prowincji Szanghi w północnych Chinach. Ale jednak pochylony nad laptopem. Ciekawe rzeczy dzieją się w pisarskiej głowie, ciekawie się czyta efekty tego dziania się, ale sama obserwacja procesu twórczego ciekawa nijak nie jest. To cierpienie, którego nikt postronny nie jest w stanie zrozumieć. Obserwacja pracy twórczej kojarzy mi się z gapieniem się na słoik, w którym jak w szkolnym doświadczeniu rośnie kryształ soli. Jeśli ktoś nie wie, śpieszę donieść, że kryształ rośnie kilka dni. Pewnie dlatego nie przepadam za biografiami, a już szczególnie za biografiami pisarzy. Choć Stanisław Lem jest moim ulubionym pisarzem, to książkę Lem, Życie Nie z Tej Ziemi, przeczytałem tylko po to, żeby napisać o niej kilka słów do nowej fantastyki. Wojtek. Orliński. Odwalił tam kawał dobrej roboty, fabularyzując i konfabulując jawnie życie najwybitniejszego polskiego pisarza, więc tytuł jest mocno na wyrost. Doświadczenia życiowe Lema nie odbiegały znacząco od doświadczeń jego rówieśników z kresów. Główna różnica polegała na tym, że Lem przeżył. Biografie encyklopedyczne, spisane chronologicznie i wierne faktom, są najcenniejsze poznawczo, jednak odbiorcy zdecydowanie wolą co innego. Najtrudniejsze jest więc chyba znalezienie takiego klucza do czyjegoś życia, który pozwoli napisać coś prawdziwego i jednocześnie interesującego, z naciskiem na to drugie, na wypadek, gdyby pojawiła się konieczność wyboru. Julian Barnes znalazł taki klucz do napisania biografii Gustawa Flauberta, papuga Flauberta, gdzie sam Flaubert jest jedynie pretekstem do stworzenia opowieści o tym, kim trzeba być, żeby tworzyć dzieła wybitne. Flaubert był oryginałem, a w tej biografii stał się turbodziwakiem. Zapewne nie ma w tym kłamstwa, a jest jedynie podkręcenie pewnych aspektów jego życia przy jednoczesnym przygaszeniu innych. Z Lemem byłoby to trudniej zrobić, skoro był aspergerowcem skupionym na pracy o wielkich szaleństwach ledwie marzącym. Potwierdzać to mogą jego nietrafione zakupy motoryzacyjne. Prawdziwe szaleństwa śnił i opisywał. Z góry współczuję filmowcom, którzy kiedyś będą musieli nakręcić fabularyzowaną wersję tego nieuzewnętrznionego szaleństwa. Miałem okazję poznać Briana W. Oldysa i nawet spędzić z nim dwa wieczory. Opowiadał o swoich podróżach, o Indiach, o relacjach z Arturem C. Clarkiem, ale nawet z tych opowieści trudno byłoby skleić taką naprawdę wciągającą historię. Zaryzykuję stwierdzenie, że ciekawsze przeżycia miał pan Zenek, który bez znajomości języka pojechał na budowę do Northampton. No, ale nikt nie jest ciekawy losów pana Zenka. Pan Zenek nie jest sławny. Trudno mi wyobrazić sobie coś nudniejszego niż biografie piłkarzy, a jednak te sprzedają się w wielotysięcznych nakładach, bo pisarze są sławni. Byłbym ostatecznie skłonny przeczytać coś od jego maradonie, pod warunkiem jednak, że usunięto by z tekstu wszelkie wzmianki o piłce kopanej. No, ale ja jestem specyficzny i nikt specjalnie dla mnie tego nie zrobi. Bazując na podobieństwie brzmienia nazwiska, pseudonimu, nawiążę do paradokumentu o Madonnie, w łóżku z Madonną, gdzie, jak i w przypadku większości muzyków popularnych, nie trzeba było niczego zmyślać, bo sam ich styl życia wystarczał na skandalizujący film. W końcu, u muzyków proces tworzenia to ledwie Ułamek całego show z pisarzami jest znacznie trudniej. Pisanie biografii pisarzy nie różni się specjalnie od tworzenia ich wersji filmowych, nie licząc budżetu. Zresztą podobnie jest z innymi zawodami artystycznymi, które polegają nie na performansie, lecz na żmudnym i wyczerpującym grzebaniu we własnych wnętrznościach. Doskonały film Matuszyńskiego, Ostatnia Rodzina, to łączona biografia Zbigniewa Beksińskiego i jego syna Tomasza. I choć to film o malarzu, Beksińskiego z pędzlem widzimy tam tylko raz. I to mimo, że malowanie obrazu jest jednak wizualnie bardziej atrakcyjne od klepania w klawisze QWERTY. Bardzo sobie cenię twórczość J.R.R. Tolkiena, ale na film Tolkien nie poszedłbym, gdybym nie musiał... Następnego dnia opowiadać o nim w telewizji. Ten film potwierdził to, co wiedziałem już wcześniej: ciekawe rzeczy dzieją się w pisarskiej głowie, a filmowanie tego dosłownie to przecież jak ośmiogodzinny film przedstawiający człowieka, który śpi. Podobnie jak w przypadku Lema, życie Tolkiena nie odbiegało znacząco od życia jego rówieśników. Główna różnica znów polegała na tym, że Tolkien przeżył. Przez pierwsze dekady XX wieku urodzenie się w Europie mężczyzną oznaczało, że społeczeństwo będzie cię traktowało jak pozbawione praw mięso armatnie. Tolkien miał ogromne szczęście, że poważnie zachorował w początkowej fazie trwającej prawie pięć miesięcy bitwy nad Sommą. Strategicznych korzyści nie osiągnięto żadnych, za to bitwa kosztowała życie ponad miliona żołnierzy, a jeszcze więcej straciło zdrowie. Również w wyniku stosowania broni chemicznej. Gdyby nie choroba, Tolkien miałby mniej niż połowę szans na szczęśliwy powrót do domu i napisanie Hobbita oraz władcy pierścieni. Na tym zresztą skupili się twórcy filmu: na pokazaniu, jak bezsens i okrucieństwo realiów okopowych przeniknęły do świata śródziemia. Sam Tolkien wielokrotnie zaprzeczał, by wojna miała jakikolwiek wpływ na jego twórczość. Jakoś mu nie wierzę. Ostatnie dekady są w historii świata zachodniego smutnym odwrotem od dążenia do poznania prawdy i od chęci zrozumienia świata. Czemuż więc? Nie miałoby to dotyczyć również biografii? Chcemy faktów, ale bez niewygodnych faktów. Chcemy prawdy, ale takiej naszej, sformatowanej pod nas prawdy. Najpierw będą fikcyjne wtręty, potem fikcyjne całe historie życia, a na końcu fikcyjni bohaterowie biografii. Czy to źle? No, raczej tak. Ale tego nie zmienimy. Podobało się? Chcesz więcej? Zasubskrybuj serduszkiem, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych artykułach i zostaw nam swoją ocenę. Audioteka. Dobrze opowiedziane historia.